Dzień dobry serdecznie wszystkich Państwa. Witam hodowców tutaj w Tucznej. Jak zwykle dobra atmosfera, bo tu od kilka lat u Państwa bywam. I tutaj Pan Wiesław też przyjeżdżał, oceniał konie. I tak, proszę Państwa, podsumowując, żeby nie przedłużać. Pierwsze miejsce w klaczach zajęła klacz Tamara, numer katalogowy 5, Pana Cicheckiego Jana. Brawo. Drugie miejsce w klaczach pierwszą wicechampionką została klacz Karolinę, pana Adama Rak, numer katalogowy 11. Trzecie miejsce klacz Giga, numer katalogowy 7, pana Marcina Wysok. W ogierach pierwsze miejsce zajął ogier Bosanet, numer katalogowy 29, pana Leszka Bronisza, brawo. Drugie miejsce ogier Karmel, jak dobrze zapisałem, NT, numer katalogowy 14, pana Niedźwieckiego Tomasza, brawo. I trzecie miejsce ogier Betyn S.A., numer katalogowy 18, pana Jacka Jagielskiego. Brawo! Wszystkim wystawcom, którzy nas dzisiaj odwiedzili na pamiątkę, zapraszamy ponownie, gratulujemy tych osiągnięć, które już do tej pory, do których doszliście do tej pory. Życzymy rozwoju, życzymy dalszych sukcesów. Odwiedzajcie nas, przyjeżdżajcie do nas. Proszę Państwa, pamiętajmy, że czempionem zostaje się dzisiaj, tu i teraz. To jest święto jednego dnia i o tym trzeba pamiętać. Szanowni Państwo, oprócz tego, co dokonało jury, no i Wy, również publiczność dzisiaj zgromadzona tak licznie, bo szacujemy, że pewnie z 1500 było ludzi. Wiele osób wzięło udział w wyborach najpiękniejszej klaczy, najpiękniejszego ogiera. I tak, w kategorii ogier publiczność zadecydowała, że najpiękniejszy jest ogier Etos. Natomiast w kategorii klacz Tamara. Również gratuluję. I zapraszam tutaj zwycięzców. Gratulujemy. Dziękujemy, gratulujemy. To są Państwa wybory, Państwa głosowanie. Bardzo za to dziękujemy. Dziękuję wszystkim hodowcom za przybycie na tą coroczną wystawę po tej rocznej przerwie spowodowanej pandemią. Cieszę się, że tak licznie przybyliście. No i za przygotowanie tych koni, za prezentowanie, przedstawienie. Myśmy starali się ocenić to.
wspólnie z kolegami z Francji, żeby to wypadło jak najlepiej, jak najobiektywniej w tych warunkach, jakie mamy. Także cieszę się, dziękuję organizatorom, głównie tutaj dla pana wójta jest, dziękuję. I dla pana Zbyszka Sokołowskiego, który zawsze tu organizuje zaprowadzenie. Kolegom sędziom dziękuję za współpracę. No jeszcze raz hodowcom, że przywieźli te konie, zaprezentowali tak, jak mogli, najlepiej w tym miejscu. Sędziowie z Francji są bardzo zaszczyceni przyjęciem, który tutaj jest dla Francuzów i są zadowoleni, że konie zimnokrwisty zbiera tyle publiczności i jeszcze nie zginie mimo traktorów i innych ciągników elektrycznych teraz, nie? Bardzo dziękujemy za przyjęcie. Proszę państwa, chcieliśmy w jakiś sposób podziękować wszystkim, tym, którym komisji szczególnie. Dlatego zapraszamy do nas pana dyrektora wojewódzkiego hodowców koni w Białymstoku, pana Marka Niewińskiego. Panie dyrektorze, chcieliśmy panu bardzo, bardzo serdecznie podziękować za nie tylko za udział w komisji, ale za całokształt. Powiem uczciwie w imieniu hodowców, tych, którzy wiedzą i którzy nie wiedzą, że współpraca z Wojewódzkim Związkiem Białymstoku jest czystą przyjemnością. Bardzo za to dziękujemy, za podejście. Do tej pory nie mieliśmy nawet pojęcia, że można w ten sposób współpracować. Także jeszcze raz bardzo dziękujemy i za dzisiejsze, i za to, co jeszcze nastąpi. Oczywiście. Ja również dziękuję za tą współpracę, bo naprawdę z państwem bardzo miło się współpracuje, oby z wszystkimi tak było. Dziękuję i tak dalej niech zostanie. Panie Bogdanie, zapraszamy tutaj do nas. Bardzo dziękujemy za wsparcie, za to, że zechciał pan do nas przyjechać, by wziąć udział w tej komisji, popracować. Bardzo za to dziękujemy i zapraszamy ponownie. Bardzo dziękujemy za udział, za przyjazd, za to, że chcecie do nas przyjeżdżać, że się mało, myślę, dobrze czujecie wśród nas, za fachową ocenę. Bardzo za to dziękujemy. Jeżeli zechce pan przetłumaczyć, to przekazuję. Dla mnie osobiście jest bardzo miło, bo pan Luis nazywa mnie przyjacielem, kameratem. To jest dla mnie naprawdę zaszczytne. Monsieur Lulu. Takie te commémoratives, en remerciement pour Monsieur Louis Fils pour l'aide apportée et à l'organisation de 13e exposition des chevaux de trait. I zapraszamy za rok, mam nadzieję, w podobnym zdrowiu. No i drodzy państwo, jest kogo ta wystawa pewnie by się nie odbyła, albo może inaczej by to wyglądało wszystko, dzięki któremu ci z Francji mogą czuć się u nas dobrze i który nam zawsze służy pomocą. Panu Księżaka, mu bardzo serdecznie dziękujemy za wszystko, co dla nas zrobił, nie tylko dla nas, tylko dla też hodowli i hodowców. Jureczku, bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy. No i koledzy, ja poproszę o brawa. Wszystkich prosiłem, a was w szczególności. Dziękujemy bardzo.